z humorem biesiadnika. Zjadać wszystko, co pojawi się na stołach. Nawet po pojawieniu się zdjęć. Wypić do ostatniej kropli wszystkie napoje. Śpiewać i tańcować tak, jak nam zagrają. Zaśpiewamy sobie jakąś wiązankę piosenek biesiadnych, które na pewno znacie i mamy nadzieję, że pośpiewacie razem z nami. Zaczynamy. Próbować zrobić nam krzywdę. Przyznam się szczerze, że jesteśmy przedstawicielami firmy, która prowadzi szkolenia dla podmiotów, które mają z tym problem i wbrew pozorom, co by nie myśleć, jest to zagadnienie, po czym poznajemy, że pies jest zły albo zadowolony, po czym poznajemy, że pies się cieszy? Po merdaniu ogona. Wszyscy wiedzieli, że jak pies jest zadowolony, to merda ogonem? Ano oczywiście, jeżeli widzimy psa merda, nie jest w stanie składać swojego organizmu tak jak człowiek, bo człowiek poci się po to, żeby sobie właśnie obniżyć temperaturę ciała. U psów jest niestety inaczej, one są bardzo, bardzo podatne na temperatury i bardzo czułe, więc on próbuje poprzez tak zwane zianie, czyli właśnie wystawianie jęzora i szybkie oddychanie, wyrównać temperaturę ciała. Musisz! Chrobok skrzeczy w krzokach przy familokach. Probo? Co? Nie proboszcz, chrobok. Chrobok skrzeczy w krzokach przy familokach. Nie powtórzę tego. No nie wiem, czy da nie iść ile nie kupić piwo jakie, żeby to i lepiej szło, no. To już wcale, nie? Ale powtórzę jeszcze nie, bo ostatnia próba. Irenko, spróbuj. Chrobok skrzeczy w krzokach przy familokach. Irena. Nie powtórzę. Zrób to dla mnie. Irena, zrób to dla mnie. Jeszcze raz ci powtórzyć? No to będziesz gorolką, co? Pijesz pyrką cały czas, Irenko. Pijesz pyrką. Irenko, ale jako, że cię lubię, dziękuję ci, że przyszłaś. Oddali chce piękny raz i na nocki wchodzi raz.